W przyszłym roku w Zielonce planowana jest realizacja dużego projektu związanego z nowym zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej. Chcemy, aby w Zielonce było wiele miejsc rekreacji, odpoczynku wśród zieleni. Dlatego przygotowaliśmy duży projekt modernizacji kilku terenów zieleni miejskiej. Te miejsca to Plac Jana Pawła II, Park Dębinki, teren pomiędzy blokami na osiedlu Długa, Koszarowiec przy ulicy Wojska Polskiego, skwer Armii Krajowej, Glinianki i skarpa przy Urzędzie Miasta Zielonka. Dzisiaj dotarła do nas informacja, że uzyskaliśmy blisko 3 miliony złotych dotacji ze środków unijnych na realizację tego projektu. Dlatego cieszę się, że mogę powiedzieć, że 7 lokalizacji na terenie Zielonki będzie tchnęło nowym życiem. Będą to miejsca rekreacji i odpoczynku wśród zieleni. Między innymi skarpa przy Urzędzie Miasta, przy której się znajdujemy, będzie otwarta. Będzie miejscem spacerów i odpoczynku. Koncepcja przestrzenna uwzględnia pomysły i sugestie zgłaszane przez mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w 2016 roku.